Cześć, witajcie. 30 stycznia, poniedziałek. Zapraszam na klina. Nie ma to jak w poniedziałek z rana klina walnąć, co? Jak ze starych dobrych lat. Yy, z delikatnie mówiąc, ironią powiedziane, oczywiście. Kochani, yy, odniosę się dzisiaj do filmu sprzed tygodnia, mniej więcej, kiedy to mówiłem, że ocenianie ogólnie innych i tak dalej jest do dupy, po prostu. I to, że się czuję lepszy od innych, to też nie jest fajne, tak trochę bez sensu, to wszystko. I chciałbym się do tego odnieść, bo tam oczywiście w komentarzach żeście bardzo słusznie zauważyli. Że przecież niekiedy trzeba ocenić, no bo jak inaczej się porozumieć, nawet nie, ciężko byłoby w ogóle funkcjonować bez oceniania yy, czyjegoś postępowania, czy postępowania, czy, czy czegoś. I oczywiście, kochani, tak jest w procentach. Generalnie zawsze we wszystkim tak naprawdę chodzi o naszą intencję. I w tej intencji, w ocenianiu o innych, też chodzi o naszą wolę. Czy chcemy dla tej osoby dobrze, czy my chcemy poczuć się lepiej? To jest ta właśnie. Subtelna różnica. Najczęściej niestety to my chcemy się poczuć lepiej, bądź my chcemy utrwalić się w tym, co już wiemy, w naszej postawie jakiejś, a wcale nie kierujemy się miłością w stronę tej osoby. I ocenianie innych jest ogólnie czasami spoko nawet wskazane. Moi drodzy, przykład, który gdzieś tam mi niedawno śmignął w internecie. Ja podobnie zresztą jak Szymon Pękala, żyję trochę pod kamieniem, bo nie mam telewizji od lat. Ale w TVN, style. Był jakiś czas temu na VOD, to jest dostępne, program gdzie trzy kobiety zajmujące się sex workingem, znaczy prostytutki, one jakby opowiadają o swoich doświadczeniach. I tam generalnie to jest wszystko ładnie, pięknie ubrane, przedstawione też w sposób bardzo artystyczny, wręcz promujący takie postępowanie, a nie generalnie ich doświadczenie. I teraz można by było wyciągnąć dziwne wnioski, że to panie żyją w jakimś strasznym, okropnym, paskudnym świecie, gdzie to zaciemniały naród mówi, że to nie jest fajne, a one oczywiście, że spoko. Ja osobiście znam dwie osoby, które się w tej profesji specjalizują. Jedna i druga e, pani nie czuje się najlepiej, w sensie, no jest to kawał ciężkiej, kurde roboty, i to nie jest nic dobrego. Generalnie masa badań pokazuje, że między 50 chyba a 70% kobiet takich doznało przemocy. General... Dużo różnych takich kwestii jest. I to jest ogólnie bardzo, bardzo niefajne. I teraz, jeżeli mówisz takiej osobie, słuchaj, wyobraź sobie sytuację. Ja mam trzy córki, któraś przychodzi i mówi, że ma taki pomysł dziki, ne? pomijając już w ogóle kwestie moralne, to w tym zawodzie jest tak przerąbane, że nie, absolutnie to jest głupi pomysł i tyle. I teraz ktoś się może poczuć urażony, bo jak ja mogłem ocenić, nie? No, no właśnie tak. Dlatego kochani, jeżeli twoją intencją jest to, że o kogoś naprawdę całym sercem się martwisz, chcesz mu dobrze coś doradzić, jak najbardziej ocenianie czy jegoś postępowania jest wskazane. Mało tego, nie tyle my mamy właśnie oceniać innych ludzi, ty głupi, czy ty tam taki, tylko Ty zachowałeś się w ten i w ten sposób. Nie podoba mi się Twoje zachowanie. Nie, ty mi się nie podobasz. Twoje zachowanie mi się nie podoba. W stosunku do innych ludzi, do dzieci, zwłaszcza, jeżeli już. Więc moi drodzy, ocenianie czyjegoś postępowania jak najbardziej, ocenianie kogoś jako istoty, tak sobie. Ne? Ja teraz też nie oceniam kobiet, które znalazły się w takim a nie innym miejscu, tak jak staram się też nie oceniać bezdomnych czy innych alkoholików. Tak postępowanie jest do dupy, nie? Wiesz, i mnie osobiście, ja wam powiem tak, jak ja, ja już byłem w końcówce swojej i wyleciałem z domu, to ja dostałem właśnie takie hasło od żony, że yy, tęskni, kocha, ale nie picie, czyli tak, nie oceniła mnie, oceniła moje picie, rozdzieliła te dwie rzeczy. I to po prostu był taki też jeden z przełomowych momentów, który jeszcze bardziej utwierdził mnie w tym, że z tym chlaniem chyba jednak coś jest nie tak, że może jednak warto przestać pić. I kochani, z tym was chcę zostawić dzisiaj. Ocenianie czyjegoś postępowania, jak najbardziej, zawsze podszyte w intencji naszej miłości do tej osoby, a nie tego, żebyśmy my się poczuli lepiej, jak najbardziej. To trzeba rozszyfrować, bo czasami nam się wydaje, że to my chcemy komuś dobrze życzyć, a tak naprawdę cały czas chodzi nam o to, że my czujemy się lepsi od kogoś. To jest, wiecie, trochę zgłębienia wymaga czasami, bo to powierzchownie to jest różnie. I tyle. No. Odnośnie tego oceniania. A ja zapraszam jutro na klina. Dobrego dzionka wam życzę. Pozdrawiam plutko. Cześć.